get made, dog, get this ring and shit. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. Dzisiaj przedstawię wam najnowszy snapshot do Minecrafta 1.11, czyli snapshot 16W33A, w którym poprawiono kilka zmian. Poprawiono błędy, nie zmiany, debilo! Dodano pewną rzecz, która mnie osobiście cieszy, gdyż już dawno chciałem, żeby zostało takie coś dodane, ale jest coś, co zostało zmienione i co mnie dosyć boli. Ale to za chwilę, tak więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od zmiany najważniejszej w tym snapshocie. Od teraz takimi oto przedmiotami, jakie widzicie w ramce, będziemy mogli przepalać w piecu. Na przykład wełna, którą widzicie tutaj, jej płomyk dosyć szybko się kończy. Natomiast w przypadku dywaników, które są robione z wełny, czas płomyka naprawdę szybko umyka, że tak pozwolę sobie to zrymować. Guziczki. Ich czas jest odrobinę dłuższy niż dywaników, krótszy niż wełny. Natomiast w przypadku łuku, pomyk, no, zaskakująco długo się utrzymuje. Oraz jeszcze są miseczki, drewniane miseczki, których czas pomyka szybko dosyć umyka. Jak pewnie wiecie, kiedyś był problem z nazywaniem mobów, z którymi możemy wchodzić w interakcję. Na przykład taki koń. Kiedy na niego kliknęliśmy, to zazwyczaj pojawiało się jego EQ, albo na niego wsiadaliśmy, nie dało się go nazwać. Tak samo było w przypadku wieśniaków. Zobaczcie. Klikam na niego, prawym przyciskiem jeszcze otwiera się menu interakcji, ale teraz, kiedy trzymam name tag w ręce i na niego kliknę, od razu mogę go nazwać. W końcu zostało to dodane. Już myślałem, że nigdy tego nie dodadzą. Jeszcze niedawno, po połączeniu zaklętej tarczy, na przykład w tym przypadku na Unbreaking 3, właśnie z banerem, enchant na takiej tarczy zawsze został utracony. Teraz zostaje zachowany, lecz niestety po połączeniu z inną tarczą enchant znika. Od teraz w nocy, jeżeli będziemy się chcieli przespać w łóżku, ale będziemy zbyt daleko od niego, otrzymamy komunikat, że znajdujemy się zbyt daleko od łóżka. Dopiero kiedy podejdziemy bliżej, będziemy mogli normalnie się w nim położyć. Żeby pokazać wam ostatnią zmianę, która jest według mnie dosyć słaba i niepotrzebnie ją wprowadzili, będę musiał się udać na mój świat Snapcraft. Gdyż na tym świecie mam swoją farmę ryb. I niestety od tego snapshota te farmy ryb przestają działać. Jest nowa kolizja, dzięki czemu spławik niestety nie działa na te nitki, przez co niestety farma chcąc nie chcąc działać już nie będzie. Szkoda. Wielka szkoda. Tak więc, to byłoby na tyle. Pozwolę sobie, że pożegnam się właśnie na moim świecie Snapcraft, jeżdżąc sobie na osiołku. Mam nadzieję, że cały odcineczek wam się spodobał. Napiszcie, co o tym sądzicie. Na pewno są jakieś fajne rzeczy, typu nazywanie w końcu villagerów, ale popsucie farm ryb, automatycznych farm ryb, AFK, co najważniejsze. No jest dosyć przykre dla mnie i szkoda, że na takie coś się zdecydował Mojang, no ale oni mogą wszystko. Tak więc dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach z serii Minecraft Nowinki. W kolejnych snapshotach, które mam nadzieję, że już będą regularnie się pojawiały co tydzień. Dzięki, siemanko. Do usłyszenia i cześć.